Siemanko, słuchajcie, do Valoranta zostanie dodana nowa kolekcja Champions i oni wszystko powiemy w tym filmie, ale poza tym będziemy sobie grać 0 godzin na Viper, jak wygląda, ale ja mówię ty. Tak jest, ale serio, warto oglądać, bo to jest z tego VCT, to będą takie nowości, że to się tego nie spodziewacie, chłopoki. Tego jeszcze nie było. Ja wam pewno mówię normalnie, patrzcie ten film do końca, chłopoki. Chłopoki, a dziewczyny co mają wypierać? Nie, też nie patrzą. No właśnie, to nie. Dobra, tylko chłopoki, gramy tej VCT, pierwszą kosą VCT, bo mówimy o VCT, tak. No tak, i weź wan, albo, a może Wandalka też weźmie z pierwszej VCT, co? Bo tu a, ale jest nowy teraz Wandul. A, może to lepsza opcja? Ja mam jeszcze do siebie pytania, zanim zaczniemy. No dobra. Ale debil. Daj mi skina. Daj mi skina i podjeżdżamy szybko, ty. Do czego? Kurde, nie mam czasu, no to czemu tak wolno to robiłeś? No może dlatego, że nie wiedziałem, że zrequestujesz, to jest teraz ty tempa dzido. Dobra, jadą dobra. B. No, jadą A, patrz, wszyscy! Jadą A. A teraz byś się postrzelał klasikiem takim fajnym, co? Klasikiem strzelam właśnie, słuchaj. Au. Do dupy Viper, ja bym skończył na ten odcinek. Ale jeszcze musimy wam o nowej kolekcji powiedzieć VCT, bo mamy takie info! No i teraz Vedo na blisko. Dobra, dostałem paczką w czoło! Dobra, dobra, to zacznijmy go do ci o nowej kolekcji może, co? No to co, nowa kolekcja. Co on ma taki celownik jakiś spłaszczony od boku? Rozlazły taki. No to co o nowej kolekcji, może co nowego co, słuchajcie, w tej kolekcji co nowego będzie? Będzie kolekcja VCT za niedługo, ale nie będzie to taka zwykła kolekcja VCT, o jakiej sobie myślicie. To nie będzie po prostu koska i jakiś broń. Patrzcie, wyobraźcie sobie, że na przykład macie swoją ulubioną drużynę. Nie wiem, powiedzmy Coco Jumbo Valorant macie drużynę. I oni grają VCT i się dostają tam, to macie normalnie taki bundle, że możecie kupić bundla z ich skinami jakby, tak? Tak, nie, z ich, każda, widzicie teraz na ekranie tą graficzkę, albo, czekajcie, okay, po prostu wam pokażę. To jest runda eko, więc wam pokażę po prostu. O, tutaj słuchajcie, widzicie, właśnie, VCT skin bundles will launch in February, czyli w lutym mamy nowe kolekcje VCT i poza kosą będzie tutaj prawdopodobnie klasik, który zawiera jakiś boksik. Nie wiadomo co to jest, ale wiadomo, że klasik od teraz będzie miał style, ogólnie kolekcja VCT będzie miała style teamów. No, to jest... Czyli jeśli lubicie Fnatic, to kupujecie sobie taką Fnatic, albo edytujecie na taki styl, bo nie wiadomo, czy to będą właśnie klasiki, właśnie, które no mają właśnie, ciekawe, czy style, czy klasiki, kupować, które będziecie mogli kupić, wiecie, będziecie mieli w sklepie tyle klasyków, ile jest drużyn i będziecie mogli wybrać ten, który wy chcecie. Wydaje, czy mi się, będziecie że... mogli wybrać styl, jak to będzie wyglądało? Nie no, mi się wydaje, że raczej będzie już tak, że będziesz mógł wybrać sobie styl, no bo... Nie, mi się wydaje, kolekcję... że jest szansa, że będzie będą teamowe, bo to polega na tym, mi się wydaje, że łatwiej że by było dla... drużynę jakby. Że łatwiej tak by było dla drużyn to... wtedy, że wiesz, o to chodzi. No nie wiem, jest Fnatic i dużo osób lubi Fnatic, to oni dostają za to jakieś tam procenty. No może tak być, też tak. A poza być tym, poza tym, to jest coś takiego, że jak masz... Kurde, no ile będziesz miał? 15 czy tam 16 stylów do broni? Jak to będzie wyglądało? No też prawda, aczkolwiek no będziesz mógł wybrać tylko jeden? No i co wtedy? Wybierzesz sobie jeden styl i już innych nie możesz, czy co? Nie wiem! Nie wiem! Nie wiem! Nie wiem! Nie wiem jak to będzie, ziom! Nie no, w sensie, kurde, właśnie to jest to, no... Bardziej no właśnie, takie, no ja widzę bardziej style, ale to widzę jakąś nową mechanikę styli, że masz jakieś te inaczej możesz właśnie wybierać. Może to będzie jakoś wykombinowane ciekawie. Wykombinowane ciekawie? Dobrze powiedziałem? Dobrze chyba. No i teraz na blisko jet. Na pewno to nie będzie zwykły skinek, gdzie będziesz miał cztery style losowe, nie wiem, czarny, biały, albo po prostu będzie się świecić jak będziesz zabijać, nie? No tak, tak, to będzie taka rewolucja pewnie w skinach. Znaczy pewnie to będzie zawsze i tak się świeci Champions, więc też pewnie ten, ale no... To będzie coś nowego, więc fajnie bardzo. A co z mapą w ogóle? Co? Co się z nową mapą? Co z nową mapą? No właśnie, no. Bo miała wyjść w styczniu, no wyjdzie tak, no tak, no i prawdopodobnie, no na 99% nie wyjdzie w styczniu. A, no to fajnie, nie? W sumie. Mega fajnie, no mega. Nice. No i tu jest wielki folwar pozamiatał. Jeśli chodzi o nową mapę, moje mordeczki kochane, to wygląda to tak, że wychodzi ona teoretycznie co 6 miesięcy, ale twórcy, kiedy wypuszczali Sunseta, to spóźnili się o 2 miesiące, nie wypuścili nowy epizod, takie miało być, czyli co 6 miesięcy, tylko dali w nowym epizodzie, akcie drugim, no i
było to równoznaczne z tym, że było 8 miesięcy przerw pomiędzy Lotusem a Sunsetem. Czyli co oznacza, że nowa mapa w marcu. Marcu, no szkoda. No mi się nie chce tego komentować nawet. Szkoda, że nie w styczniu, albo właśnie, no nawet jakby w lutym dali z Championsami, to może by było fajne w sumie, nie? No spóźniają się słuczki. To wychodzi 1 marca, czyli jakby się troszeczkę pośpieszyli, to może być w lutym, no ale generalnie powinna być w styczniu tak jak zawsze, tylko że wtedy się spóźnili. No. No ale to jest na przykład głupota, że oni się spóźniają o 2 miesiące i następną robią znowu 2 miesiące później, zamiast nadrobić. No bo to było tak rok temu, że już w listopadzie, były leaki Lotusa, nie? Już były zapowiedzi i tak dalej. No. A zmiany Lotusa to już były zlikowane dawno, a nie zmienili jeszcze Lotusa, więc nie rozumiem tego. Nie wiem, 5 minut. A dostałem główkę. Kiedy uzdrowić mnie? A my nie mamy healera. Zatrzymałem sobie kurde. Ej, ale robię ich tutaj normalnie, porobię ich zara. A co jak ci dam flesza prosto w papę i zginiesz? Nie rób, błagam. Megazon nie sejdziesz tutaj. No, nie widziałem go nawet, a on mnie tak. Ej, nie wiedzą o mnie. No masz taką position, wariacie. Jeszcze jeden fight widziałeś. I ostatni under widziałeś chyba. Yo! Nice, ładnie. Ultuj, bo to tak działa, że na następną już będziesz miał tego. Dobra. Działa Viper. Nie, zrobisz mnie, wariacie. Hello, Mario. Ale ładnie świeci ten karambicik, co? Fajnie, no. Fajnie, jakby tak świecił na nowej mapie w styczniu, no ale niestety. Ale nie chcę. Can you buy me Geekon? Thank you very much. No dobra, to może zrobimy tak, że zrobimy tak, że w sumie, myślę, że to jest okej. Zrobimy tak, że jak wygramy mecz, jak gramy takimi postaciami dla nas niestandardowymi, to zdradzimy widzom na koniec jakimś bonus, ale czemu oni mają 0,5 we dwóch u nas? Bo to jest Gabaza i Stasa, to oni tu chyba. If you want to play, let's play. A coś, mistrzu? Widzowie, jak wygramy ten mecz, to nam takie info zdradzamy na koniec, więc oglądajcie do końca. Tylko jak to powiedziałeś, to się wyjebał czamper. Na końcu Wedo pokazuje, jak rozbija sobie 7 jajek na głowie. Ja nieraz ulta nie użyłem. To może go nie używaj teraz, może poczekaj chwilę. W naszym teamie są same debile. Dobra. Albo się nauczyli, nie, oni się nauczyli po prostu i czekali imo. Ale masz lufę. Łożysz. A nie, jednak idą chyba, pójdziemy z chłopakami na B. No, wstrześmie. Dobra. No, on mnie nawet nie widzi! Czemu on tam był, jeszcze go tak przeraziłem? Serowe jajka. Ej, chodź do mnie, chodź do mnie. Bo ty grasz Kayo! Ja wszystkie gonię. Ej, zabawne, ja tak gonię i widzę tylko pole, jak ty stoisz, nie? I mam takie, aha! Chodź do mnie. Czuję tam głęboko. A to ty ich, to ty grasz ze mną, a w ogóle i zawsze ich spotujesz, ty. Au, lecę dalej. Ale jak ktoś tam był ogólnie, bo na mapie widziałem pytajnik. O właśnie. Robiłem kupę. A bo to już spike zaplantowany. Ty! Ale wy jesteście... Oj, kurde. Teraz folwar. No i teraz Gabaza, 1-3, jeden kill. Oj! Anaki. Kurwo, dobra, namówmy. Anaki. A co myślisz o Viper? Uzes chyba co? Myślę, że Viper spoko postać generalnie. Co się ja w ogóle umiejętności nie używam. A w ogóle ile razy używałeś? No, no właśnie. Ogólnie to C czasem na mida rzucę, ale tak, ściany ani razu, Q ani raz. Ulta raz. Teraz, pora do Viper! Patrzcie to, idziecie na mida, ustawiacie się w tym oto tutaj miejscu. O, tutaj. No, you gonna kill. Celujecie tutaj, idziecie lewo, prosto, rzucacie i patrzcie jaki line up panuje. Odpalacie i patrzcie to. Tutaj widzicie pięknie główkę przeciwnika. I jak przejdziecie tutaj, to macie one way'a. Wow! Ale flashbang! Ale głośno. No i teraz chamber, nie trafia. Ej, dam kosę. I will knife. Kurde, ale bym cię... Nie. Do you have nice vandal skin, maybe someone? Ooh, can I have this phantom? Ulala, mamma mia, you see this one? Ulala. With kurwa lighter, no po co mi latarka zapalniczka? Latarka zapalniczka. Ja nie palę. No bo lighter to jest... jak jest zapalniczka? Lighter. Latarka? Flashlight. Nie, bo fire lighter to jest ognista zapalniczka, kurwa, co ja pierdolę? Fire lighter, ognista zapalniczka. O! Nie, bo ja ginę, mam 11 HP. A, dostałem flesza, odstałem. Podobno coś na C. I have ult, wait. Blisko mam. A ty żyjesz? Myślałem, że ty zmarłeś. No chodź tędy. Zmarłeś, kurwa. Jak ten, jak oficjalnie, myślałem, że zmarłeś. CT. Pierdolę to. Żartuję. Can you revive me? Wskrzesić mnie? On i? No i teraz Gecko. Nie wiem, gdzie jest, ponieważ mapa jest zakryta tutaj w trakcie robota deda. Robota momy kasa. Thank you very much. Oj. Wino! Ej, ty ich widziałem, się, że ty ich widzisz podwójnie, a tam dwóch było faktycznie.
Ej, muszę iść do fryzjera, bo już nie mogę wytrzymać. Serio. Are you crazy, baby girl? Chili mili, chili mili, you need to focus. No, 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 everything is good. We have Viper with operator, everything is good. No bo ja zapominam, no gram se operatora, bo se gram operatora, tak. No i teraz Gecko, spierdala sign pierwszy, on tutaj w biegach to chyba miał rekordy Polski. Czwórkę miał z WF-u kiedyś. Yo, Viper! My jest 80! Nice, Gabaza! My jesteśmy krasnoludki. Hopsasa, hopsasa! Take Vandal. Ale masz kosę w łapie, ty, to jest nowe ten champion kill. VZT. Jest mi... Aha. Człowiek mnie zabił! Human! My jesteśmy krasnoludki, hopsasa, hops... Co? No i teraz, Vedo na Kaju z jednym punktem zdrowia, tylko i wyłącznie tyle posiada. Oj... Ej, ta Jetka to ma, nie wiem co ona ma. Ona ma zbyt szybki monitor. Wiesz, ona brzmi jak babcia, ta Jetka. Jak brzmi, jak dziennicy mówi. Aha, on, a, ja mam zbudowanego. Ej, Jet, I have question. Bro, I damage one of you to turn and then the one. Jak krzyczał, tak bro, takim bro. Nie, odbudowałem go na sekundę, powiedziałem bro, I have question, on tak. No bo to nie moja wina była, to gra, wszystko nie moje, wszystko jest złe, chujowe buty mam i myszka mi się ścięła. Nawet nie zapytałem, o co chodzi, on jeszcze tłumaczy. My jesteśmy krasnoludki. Ej, a nie chcesz powiedzieć o tym, że mam streamy codziennie o 17:00? No. A, właśnie widzowie, ogólnie mam streamy codziennie od 17:00, więc możecie wbijać na mojego Twitcha, tam codziennie Gecko twerkuje, Folwa się ratuje, wychodzę na mida, przeciwników tutaj eliminuję. Nie ma, przeciwników nie ma. Tak jak powiedziałem, tak zrobiłem. Give me the sheriff, that's mine. Oh no, 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 no. Teraz Fol słyszy jednego przeciwnika, zaraz się do niego zbliży. Drobę, oj, słyszy linkę. Skurczybyk, co sprawdza tam miejscówkę akurat. No i w klaczu Jetka. Proszę, przejmujesz mikrofon teraz. No i teraz, ależ piękny headshot na midzie, jeszcze na blisko bridge, no ale ten eliminuje jednak. Siaka, niestety. No troszeczkę niestety. My jesteśmy kresanutki. Aresa, Aresa, gramy, proszę. Daj marszala. Ty nie masz oczów. Jak ty widzisz? Nie widzę. Ale czemu ty... Stój w miejscu! Patrz na mnie. Czemu ty nie masz oczów? No wypierdalaj stąd z tym klasikiem! Ej, bo ja mam Aresa, w ogóle bym prawie nim grał. O kurde. Leży? Aaaa! Sorry. My jesteśmy krasnoludki. Kurwa! Hopsasa, hopsasa. He's close, pushing you. Mamma mia. Ale ma skłosić. Ale mu się to... Ajajaj. Ej, widzowie, lubicie rogaliki Super Max 7 Days? Czekolada? Co ty chcesz? My jesteśmy kto? Dokładnie, chuj. Dok. Ty jesteś, kurwa, dok. Ej, Stasiek u nas ma 1.14. Stasa, co się dzieje? O kurwa. Ja. No i teraz Vedo i Stasia zostali tutaj normalnie. Idziemy sobie 4-10, wynik na blisko chamber. Nie! 120. Miałem mówić, i teraz wydarcie pizdy przez Vedo. Nice, Stasia, very good. Don't lose gun because we need gun. I need gun. Gram klasyka w tej rundzie i podnoszę broń po was. Ej, dobra, zdradzam widzom sekret. Dawaj. Nie ma sekretu, potem będzie na koniec. They taking orb from A. One A. From B. Haha, Sigmarel? One backside. Haha, na full flashu, kurwa, mnie zabił, ale to są lewego, Nio! I znowu ten Gecko, no, spłaszczony celownik, jakby go normalnie ściany przyczasnęły od boku, jakby go drzwi tutaj zmiażdżyły od boku. Boże, on ma klaustrofon. A widziałeś w ogóle te buffy Gecko? Nie, ale jak widziałeś... patrzę na niego, to mam... Cio. Widzieliście buffy Gecko, czy nie? Mega se pierdnąłeś, no. Mam 500 FPS-ów, co jest, kurwa? Thank you for... kurwa, Stasiu! Zabrał ci? No, wziął mi operatora. Stasiu, do Vandal for operator. O, znisz to, ja flashuję. Rozwal to, destroy. Znisz, bo ja flashuję. I'm flashing, destroy. Dobra, no... Aha. Nice. Do psa. Gdzie psie? Nie do psa. Do psa. Do psa! Be careful here. Ej, idzie tu! Nice spało. Poczekaj! Spała mi, nie gadam. No i teraz, Vedo w sytuacji 2-2. Jetka oraz Omen kontra Jetka kontra Kaju. Jetka i Kaju. Jedna eliminacja na konto, Vedo pojada pięknie elegancko, Omen na blisko i jeśli druga, teraz pięknie elegancko. Słowa zwycięzcy? Yeah! My jest...
jesteśmy. I teraz wszyscy, wygrywamy, nie jesteśmy zwykłymi. Tu se dopowiedzcie wszyscy, co chcecie. Dobra, lecimy na sajta. Aha. Wow, ale jestem Sigmą. Ej, leży tu chłop na sajcie. No leży, kurde, spać poszedł chyba. Kurde, weź mnie. Uf. Rewajwuję cię. Aaa, umieram. Kurwa, dasz radę. Dobra. Oj. No i teraz kamień folwarski zostaje naszym prosto w parę, ale nie wie tego, bo jest rudy. Can I have your vandal, Stasia? Fast, you need to be fast, thank you. Jazda. Ej, kurde, ścianę odpaliłem tam daleko, hen. Aba, was... Ej! No nie wiem, blokujesz mnie ty, ruda, kurwo. Flesza dostałem. O, mamy przejebane, uciekajcie. To co? Jakieś, ja. No i teraz Wedo razem ze Staśkiem leci tu normalnie, no i kończy to. Ale patrz, jaki to jest taki minigun, tak śmiesznie to wygląda w jego rękach. Wow, zabawkowy! Oj. On ma dużo zabawek, ciekawe czy jest... Ten flesza. A wyobraź sobie, że będziesz montował jeszcze raz, będziesz musiał ściszyć wszystko minus 25 i zacząć montować. No. Ale ten guardian z przodu jest taki chudy jakiś. No jest taki. Taki jak myśli, taki myśliwy i taki. Taki szczurek. One is right side, one is left side. No i teraz dziecka w sytuacji 1 na 2. Oj. Ale on... Sigmarel... 4 ammo, ale to mu starcza. Easy. No ale weź Vandala, debilu. Take Vandal or Phantom. Ongre challenge. But I have Vandal. Okej? Okay? No ja mam 7 koła, ale go zrobiłem, mam buko. Ja bym za guardiana. Dobra widzowie, jak napiszecie w komentarzu 1, 2, 3, to jesteście taki mega szefy, no, bo to mało osób słyszy o tym. Mega koksiki, no. Ej widzowie, zróbcie takiego pranka, że jak ktoś do teraz oglądał, to piszcie na przykład, chcę wygrać karnet, żeby było, że ludzie, którzy nie wiedzą, pisali, chcę wygrać karnet i nikt nie wygra, bo nie będzie nic do wygrania. To zabawne, co? No. No i teraz Folwar, na czele tabeli widać, że najlepszy z graczy, oj. No i teraz będą sytuacja 2-1, ale tak naprawdę mój drogi kolego drogi ucieka, a także wchodzi tutaj, nie wiem co mówię, yo sprawdź to, obcaj Wedo się wywal od bomby. Take operator, take operator! No, że kurde, od operatora, jak biegniesz do przodu, to patrz na jaki dystans wyrzucasz broń. Patrz. Ty biegłeś tak. Ale mu to dało mega dużo, normalnie pokaż. Tyle mu wyrzuciło, że to chuj, nie? No tak, ale chodzi, żeby podniósł po prostu. Tak chciałem taki akcję z filmu zrobić, że ja biegnę i łap mnie i ja spadam, zróbmy, ale ratuję dziecko. Zróbmy jeszcze dogrywki, żebym to montował 7 godzin. Dobra. A tu nikt nie gra B u nich chyba w ogóle. Bez kitu, no. Where? Robię jebany performance, o. One more ja heaven. Ja balony ja plantuję. Jednak nie. Heaven. Dobra, mu wyszedł na takiego one tapka. Kokojoko. No i niestety. Ojojoj, karamba. Ja w rakietę strzelałem. Oj. Oj, jest nasza deska, która ma jakieś, nie wiem, problemy z nacelowaniem. Także co widzowie, to było na tyle z sekretów, które mam do powiedzenia. No takich sekretów, słuchajcie. Valorant będzie na telefony w 2024 roku, a poza tym w 2025 będzie serial Valoranta. To tyle, no i pa.